Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Mentalnego Bogactwa. Zapraszam Cię naprawdę na porządną dawkę motywacji i ulgi przede wszystkim zaraz po obejrzeniu tego odcinka, dlatego że dzisiaj opowiem o pułapkach, które dostrzegłam w duchowości, a które naprawdę mogą wiele zmienić w naszym życiu i to właśnie w tym niemiłym kontekście, dlatego że to, co się dzieje w naszej rzeczywistości przestało być z naszego serca, a zaczęło być z naszego umysłu. Przestało być intuicyjne, przestało być takie bez oceniania. To wszystko, co robimy, każde decyzje, jakie podejmujemy, wszystko, co ma związek z duchowością, podlega jakiejś ocenie, takiej też naszej, osobistej, wewnętrznej, gdzie sprawdzamy, czy to, w jaki sposób się zachowujemy, jest wystarczająco uduchowione. I przykro mi też z jednej strony, co się stało z duchowością, w jaki sposób ona zaczęła być traktowana i postrzegana też przez wielu ludzi na tej planecie, bo ilekroć ktoś słyszy coś o duchowości, to niestety, ale odbiera ją właśnie w taki bardzo mistyczny, czarodziejski sposób, gdzie to nie ma z tym nic wspólnego. Duchowość to jest po prostu bycie w sobie. Duchowość to jest zapoznanie się ze swoją istotą duchową, a nie z tworzeniem ze swojego życia jakiegoś pola do zawodów i rywalizacji z innymi. Dlatego napisałam sobie kilka takich punktów, których poruszenie pozwoli nam na to, by odczuć taką ulgę, bo to zdecydowanie są pułapki duchowości. I to jest zdecydowanie coś, co kiedy zostanie usunięte z naszego życia, sprawi nam mnóstwo radości, sprawi nam mnóstwo takiej ulgi, którą chcieliśmy już od dawna poczuć. Słuchajcie, jako pierwszy punkt napisałam za dużo umysłu. I do tego punktu, w ogóle do tego filmu, do stworzenia tego filmu, zmotywował mnie fakt, że przeczytałam komentarz od jednej z Was, pozdrawiam Cię serdecznie, właśnie dotyczący tego, że to zaczęło być jakieś takie trudniejsze, kiedy stało się z umysłu, że kiedyś jak ten ktoś był właśnie połączony z Bogiem, to czuł zupełnie inną jakość rozwoju, zupełnie inną jakość jakby kroczenia tą ścieżką, podczas gdy zastanawianie się nad tym, co mam teraz zrobić, jaki krok poczynić, totalnie zblokowało wnętrze. I totalnie się z tym zgadzam. Tutaj też była mowa o uważności, że uważność stała się kontrolą. Ta uważność, o której ciągle mówię, jest uważnością na nasze myśli, na to, co czujemy, na to, żeby sprawdzać, czy to, co ja teraz czuję w tym momencie, przez przypadek nie pochodzi z tego, co ja stworzyłam, bo na pewno może nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością. I tak jest najczęściej. Natomiast ta uważność, która stała się kontrolą, to ciągłe doszukiwanie się w sobie problemu, błędu. I on wynika z tego, że my patrzymy sobie na internety, gdzie w tych internetach manifestacje, tworzenie swojej rzeczywistości, prawo przyciągania jest totalnie skupione na materializmie. W ogóle nie ma nic wspólnego z takim naprawdę wewnętrznym rozwojem, gdzie ja manifestuję swój rozwój, gdzie ja manifestuję tą chęć bycia po prostu szczęśliwym człowiekiem, nieszczęśliwym człowiekiem, który ma mnóstwo pieniędzy, tylko szczęśliwym człowiekiem nie posiadającym niczego, po prostu.
gdzie my zaczęliśmy patrzeć na nasze życie w porównaniu do życia kogoś, kto potrafi sobie zmanifestować dużą sumę pieniędzy, albo samochód, albo dom. I my, żyjąc w ten sposób, żyjąc jakby kroczeniem tą ścieżką, skupiamy uwagę na tym, by się obwinić, kiedy to się nie dzieje w naszym życiu. I to jest w ogóle niesamowite, że my traktujemy rozwój, traktujemy duchowość jako umiejętność manifestacji materialnych rzeczy. I mamy problem, jeśli tych pieniędzy nie uda nam się zmanifestować, tylko mamy ciężkie sytuacje po drodze do tych pieniędzy. Przecież to o to w tym wszystkim chodzi. Przecież w tym wszystkim właśnie chodzi o to, żebyś ty nabyła umiejętność transformowania tej energii, która powstaje na skutek niesprzyjających okoliczności. Czyli jeśli ty nie czujesz się teraz dobrze, bo nie masz pieniędzy, nie czujesz się teraz dobrze, bo nie masz super samochodu, nie czujesz się teraz dobrze, bo nie masz super domu, to ty nie masz nauczyć się manifestacji, żeby to się zmieniło, żeby poczuć szczęście, bo mam zmanifestowany dom, żeby poczuć szczęście, bo mam zmanifestowany samochód, żeby poczuć szczęście, bo mam zmanifestowane auto. Tylko to jest po to, żebyś ty nauczył się być szczęśliwym, nie posiadając tego wszystkiego. I kiedy my zaczynamy być w naszym umyśle i zaczynamy analizować, co tu jest nie tak, co ja robię nie tak, o co w tym wszystkim chodzi, zamiast żyć z serca, zamiast żyć podejmując decyzje, czując, zamiast żyć właśnie w takim flow totalnym, gdzie ja robię to, co kocham, to, co chcę robić i to, co uważam za coś, co mi służy, to jakby przestało mieć znaczenie. Tak by. Stało się czymś takim niepożądanym, bo efekty nie są takie, jak ja bym chciała, żeby były. I mówiłam w którymś z odcinków właśnie na temat efektów. My po prostu patrzymy na nasze życie. I kiedy widzimy w tym życiu, że nie jest tak, jak ja bym chciała, że efekt nie jest tak, jak ja bym chciała, bo przecież ludzie uduchowieni to przecież manifestują i kreują i tworzą. W ogóle jakby o tym było życie. Jakby dusza zdecydowała się schodzić na tą planetę, żeby być mistrzem manifestacji, żeby mistrzowsko manifestować jazdę w limuzynie czy drogie wakacje. Przecież to nie jest o tym. Przecież to w ogóle nie jest o tym. Wyobraź sobie, że dusza decyduje się zejść na tą planetę, żeby być mistrzem manifestacji? Pieniędzy? Że... Przecież pieniądze to jest Matrix. To jest aż zabawne, to jest aż niewiarygodne, że my na jakiejś tam drodze, ja też tu byłam, że my na tej drodze poznania siebie, uświadomienia sobie swojej własnej boskości, uświadomienia sobie, że jest coś więcej, że jest Królestwo Niebieskie, że to, co tutaj jest, nie ma żadnego znaczenia. Co zresztą jeden z ludzi przyszedł nam pokazać, mówię tu o Jezusie cudownym, to my jakoś zrobiliśmy z tego sens życia. Z pieniędzy. Zrobiliśmy sens życia z materialnych rzeczy. Zrobiliśmy sens życia podróży. Zrobiliśmy sens życia z tego, żeby się pokazać jakoś na Instagramie. Kiedyś
Byłam taka. I kiedyś, jak tylko coś drogiego sobie kupiłam, to musiałam to opublikować na Instagramie. Jak mogłam sobie pozwolić na coś więcej, to moi znajomi musieli to zobaczyć. Ja w ogóle nie publikuję teraz swego prywatnego życia. Ja, choćbym przeżywała. Doświadczenie, o którym zawsze marzyłam jako nastolatka, bo było bardzo drogie, to no nie śni mi się to opublikować, bo nie widzę takiego, nie widzę takiej potrzeby. Nie widzę potrzeby nakręcania w internecie, skupienia uwagi na tym, że materializm jest istotny. To, co ja przeżywam w swoim życiu, jest piękne, jest niesamowite, jest cudowne. Raz mam dni, w których nie wiem skąd wezmę pieniądze. Drugi mam dzień, w którym no po prostu nie mogę przeżyć, jak dużo tego jest i na ile sobie mogę pozwolić. A jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Zobacz, ile. Jak jest stworzony świat, ile jest takich ludzi, stron, społeczności, wszystkiego, co cię otacza, które podkreślają istotę i wagę pieniądza, wagę materialnego świata. A to nie ma żadnej wagi. Żadnej. W kontekście tego, co ty przeżywasz, co ty doświadczasz, żadnej. Bo im bardziej jesteś skupiona na sobie, tym więcej tego w twoim życiu. Im więcej mnie w sobie, tym więcej jest w moim życiu pieniędzy. Takiego bogactwa materialnego w ogromnym cudzysłowie. To nie daje szczęścia. Szczęście daje to, co tu ogarniesz w sobie. To, że ja mogę sobie na przykład pozwolić na coś, na co kiedyś sobie nie mogłam pozwolić, w żaden sposób nie wpływa na mój stan emocjonalny. I kiedy na mój stan emocjonalny wpływa to, że ja zerkam na konto i mam takie wow, niezłe miałam w tym miesiącu wydatki i czuję, że moje ciało zaczyna się spinać, że o Jezu, Laura, jak my sobie poradzimy teraz? To ja to uwalniam. Zauważam to, że o, jak ty się teraz czujesz, Laura? Czy to, co teraz czujesz, pochodzi z miłości, czy jednak z ego? Więc jeśli ja wiem, że coś pochodzi z mojego ego, to ja się w to nie angażuję. Ja nie angażuję się w to, co do mnie przychodzi i wiem, że nie jest boskie. I to nie jest boskie, jeśli mnie spina, kiedy ja widzę, że pozbyłam się właśnie ostatnich pieniędzy. Ja w ogóle nie mam. I właśnie potrzebowałam miliona takich sytuacji, aż ta kwestia się ustabilizowała, aż moje finanse się ustabilizowały, aż mój świat materialny się ustabilizował. Potrzebowałam miliona takich sytuacji, żeby uzmysłowić sobie, że to nie ma najmniejszego znaczenia, że to nie ma żadnego wpływu na to, jak ja się czuję. Żadnego. W sensie realnego, bo to na to, jak ja się czuję, to ma wpływ moja myśl. Bo to, że nie ma pieniędzy w moim życiu, nie wpływa na mnie w żaden sposób, póki ja nie pomyślę, co brak pieniędzy może zrobić w moim życiu. I tutaj właśnie dlatego nagrałam wykład o myślach. 3-godzinny wykład o myślach, gdzie totalnie wyczerpałam temat na temat myśli, gdzie dowiadujesz się, jak tym zarządzać i co zrobić, żeby faktycznie kreować to swoje życie z pozycji siebie, żeby niezależnie, co się w twoim życiu działo, żebyś ty odczuwała spokój i szczęście. Bo tylko to spowoduje, że twoje życie będzie pełne szczęścia. Bo najpierw to, co stworzysz w sobie, stworzy się w twojej rzeczywistości. Jeśli manifestujesz
pieniądze, bo źle się czujesz z powodu ich braku, to dopóki nie poczujesz się dobrze, kiedy ich nie masz, nie zmanifestujesz ich. Nie ma takiej opcji, że zmanifestujesz coś na zewnątrz, nie tworząc tego wewnątrz. Nie ma opcji, jeśli myślisz, że manifestacja polega na tym, że ja kreuję tutaj sobie w główce coś, wizualizuję i za chwilę, dajmy na to, wizualizujesz sobie siebie jako milionerkę i za chwilę wychodzisz z tej wizualizacji i znowu jesteś w mentalu biedaka, w cudzysłowie, to nie zadziała, bo to jest dysharmonia. To, co ty wysyłasz do ciebie, wraca. To, co ty wysyłasz do ciebie, przychodzi, a ty wysyłasz wizualizację siebie jako milionerki przez 30 sekund, a potem wstajesz z tej wizualizacji i nagle przychodzi do ciebie jakiś rachunek do zapłacenia i ty panikujesz, czy milioner panikuje w takiej sytuacji. To jest właśnie też wyjaśnione w paczce marzeń. W linku poniżej znajdziecie paczkę marzeń, gdzie wyjaśniam po prostu od A do Z, na czym polega manifestacja swojego życia i mental bogatego człowieka. Stąd też nazwa tego kanału, bo napisałam takiego e-booka i tego e-booka i medytację i audio znajdziecie właśnie w tej paczce marzeń, która zresztą no, też wyczerpuje temat, jeśli chodzi o manifestację. Więc jeśli nie zrobisz najpierw tego w sobie, jeśli nie odczujesz tego spokoju, tego luzu w sobie, to nic z tego, że to się wydarzy w rzeczywistości. I tutaj wracając do tego, jak zaczęłam ten pierwszy punkt, czyli za dużo umysłu jest w tobie, w sensie, że za dużo oddziałań z umysłu, to chodzi o to, że ty zaczynasz obserwować pewne działania innych ludzi i zaczynasz się zachowywać tak jak oni, by osiągnąć to, co oni mają. A to chodzi o to, żebyś ty działała z serca. Żebyś ty nie analizowała, czy to, co teraz robisz, jest dobre, czy to, co teraz robisz, jest o tym, czy to, co teraz robisz, jest takie, a nie inne. Zacznij zarządzać swoimi myślami, wiedzieć, na czym to polega i będziesz wiedziała, że to, że twój umysł ci podpowiada, coś robisz źle, to nie tak się robi, to wtedy będziesz wiedziała, że to nie ma żadnego znaczenia. Że działanie z serca, że działanie z czucia będzie tym działaniem, które zaprowadzi cię do miejsca, w którym chcesz być. Ale ma to też związek z tym, że przestajesz w pewnym momencie kroczyć do przodu tą drogą, tylko zatrzymujesz się. Jeśli zaczynasz działać z umysłu, zwróć uwagę, właśnie to napisała w komentarzu Estera, jeśli dobrze pamiętam. Pozdrawiam cię serdecznie. Że to zaczęło być, jakby to zaczęło blokować pewne ruchy. Że na początku było zupełnie inaczej, że jak działała z serca, tak jakby, jakby w zgodzie z Bogiem, to wszystko tak flow, wszystko szło do przodu. Więc to jest ta pułapka. Jeśli zauważasz w swoim życiu, że zaczynasz się blokować, to dlatego, że przestałaś działać z serca, że przestałaś działać w zgodzie z tym, co ty czujesz, w autentyczności ze sobą, a zaczęłaś działać po prostu z napięcia, czyli z umysłu, z kontroli, z próby kontrolowania wszystkiego, co ja robię. Zarządzanie myślami, uważność na myśli nie jest kontrolą. To jest kolejna skrajność. Zarządzanie myślami i uważność na myśli ma związek z tym, że ty zauważasz,
kiedy zaczyna się kontrola? Że ty zauważasz, kiedy zaczynasz kontrolować swoje życie z umysłu. A kiedy jesteś w przepływie, kiedy jesteś we flow. Nauczenie się zarządzania myślami nie ma na celu kontrolować ich, tylko ma na celu zauważać te, które blokują mnie na drodze działania z serca. Kolejny punkt to cele. My myślimy, że musimy mieć cele. To jest w ogóle hit. To jest hit, że my mamy jakiś cel w życiu. Przez to, że my wierzymy, że my mamy jakiś cel w życiu, to my chcemy do niego dążyć. A skoro chcemy do niego dążyć, to jeśli on się od nas oddala, jeśli coś się dzieje takiego, że my robimy kilka kroków wstecz, to zaczynamy być w napięciu znowu. Czyli właściwie bardzo podobnie jak w punkcie pierwszym. Zaczynamy być w umyśle. Zaczynamy się porównywać, zaczynamy się zastanawiać, zaczynamy żyć tylko i wyłącznie celem. Wiecie, że życie to droga? Wiecie, że życie to robienie nic nieznaczących rzeczy? Ja nie zapomnę właśnie, jak ten punkt, jak ta pułapka dużo zmieniła w moim życiu. Bo ja w pewnym momencie poczułam, że nie robię wystarczająco dużo. Jak na to, co, jak na tą duchowość, że właśnie moje działania to są niczym po prostu, że tak naprawdę mój dzień jest bezproduktywny, że ja nie robię zbyt dużo takich fajnych rzeczy, że rzeczy, które robię, nie są takie fajne, jakby się wydawało po innych Instagramach na przykład, że nie jestem wystarczająco fajna. I tak jest ze wszystkim, tak jest z każdą kategorią. Obserwujecie jakiegoś guru, nie wiem, macierzyństwa i patrzycie, a tam, nie wiem, kobieta wymyśla 10 zabaw dla swojego dziecka, podczas gdy ty przez 4 lata życia, nie wiem, wykorzystałaś 2 albo 3. Bo po prostu nie jesteś aż tak kreatywna. Nie, to nie jest tak. I ja tak miałam ze wszystkim, z każdą kategorią swojego życia. Po prostu obserwowałam na Instagramie konta, które były dobre w czymś tam. Najlepsza pani od etyki, najlepsza pani od polskiego, najlepsza pani od macierzyństwa, najlepsza pani od fizjo, najlepsza. Po prostu wszystkie te konta oglądałam i sobie myślałam, Boże, jak ja nie ogarniam życia. Jakie moje życie jest w ogóle nieogarnięte. Ale one pokazują 5 minut swojego życia. Nie masz pojęcia, co tam się dzieje. Ale ustawiasz sobie za cel bycie jedną z nich. I koniec. I koniec. Nie masz normalnego życia. Nie masz normalnego życia, bo pani na Instagramie akurat takie przysiady robi i ty musisz też takie przysiady, bo jak inny przysiad zrobisz, to już po prostu nic nie urośnie i tracisz swoje życie. Tutaj pani powiedziała, żeby taką rzecz kupić dla dziecka swojego, bo to sprawi, że ono się będzie lepiej rozwijać, albo nie dawać telefonu nigdy w życiu, bo po prostu to są znowu skrajności. I w poprzednim odcinku mówiłam o skrajnościach. To jest po prostu generator złego nastroju. I nie ma takiej opcji, żebyś czuła się dobrze, wierząc, że ktoś naprawdę tak żyje. Nie ma takiej opcji. Jeśli ty porównujesz swoje kulisy z czyjąś sceną, no to hello. Jak masz być szczęśliwym człowiekiem, skoro ten ktoś pokazuje ci naprawdę życie marzeń, nie pokazując ci tego,
przez co przechodzi w kontekście, nie wiem, prowadzenia działalności, czy jak ciężkie jest dla niego czytać komentarze hejterów, czy tak naprawdę jeśli ta osoba ma ciężki dzień, to czy nie poda swojego telefonu dla dziecka, żeby na chwilę chociaż móc być w sobie. Widziałam i poznałam wielu ludzi, właśnie też dzięki prowadzeniu sesji, którzy cierpieli właśnie z tego powodu, że ktoś miał lepiej, a ten ktoś, kto miał lepiej, mi mówił, że cierpi z tego powodu, że inni myślą, że u niego jest tak wspaniale. Dlatego tak bardzo ważna jest autentyczność. Ale nikt się nią nie dzieli w internetach autentycznością, bo autentyczność się nie klika. Jeszcze. Do czasu. I żyjemy właśnie w takich czasach, gdzie bycie idealnym jest pożądane bardziej niż bycie sobą. I jeśli ty zdajesz sobie sprawę, że cele to tak naprawdę coś, co stawia się po to, żeby uparcie dążyć do jego osiągnięcia, że cele są po to, żeby po prostu stworzyć pewien mechanizm, który będzie też mechanizmem manipulacyjnym. Ja wiem, że to może być zaskakujące, ale wyobraź sobie, że tak są zbudowane wszelkie apki, z jakich korzystasz. Właśnie na podstawie tego, że jest stworzony pewien cel. Wrzucasz zdjęcie na przykład do Instagrama i twoim celem jest osiągnąć pewne lajki. Jeśli nie osiągniesz tego, co chciałaś, to jesteś nieszczęśliwa. Nawet jeśli nie do końca miałaś na to wpływ, jak ktoś zareaguje. I my jesteśmy w ten sposób karmieni, uzależniani od tego, by żyć takim nienaturalnym trybem życia. Życie to droga i życie to jest po prostu życie. Nie ma czegoś takiego, że ty robisz coś nie tak, że ty robisz coś źle. Nie ma czegoś takiego, że niewystarczająco produktywnie spędzasz czas. Jeśli na przykład nie robisz czegoś, co ktoś w internecie powiedział, tylko po prostu spędzasz czas z rodziną i się uśmiechacie do siebie i spacerujecie i tak dalej, że produktywnie to by było, jakbyś teraz na przykład, nie wiem, podskoki robiła z całą swoją rodziną. Albo gdybyście tworzyli właśnie wspólnie jakiś posiłek zdrowy. Osiąganie celów jest kolejną pułapką duchowości, bo ty myślisz, że ty coś musisz. I że jak sobie odhaczysz ten cel, to znaczy, że ty zrobiłaś coś dobrego. A jeśli na przykład twój dzień składa się z tego, że ty przebimbałaś sobie cały dzień na kanapie, bo po prostu miałaś taki nastrój i to sprawiło, że ty poczułaś się lepiej i kolejnego dnia mogłaś wstać, ale przez cały tydzień wypominasz sobie ten jeden dzień, w którym po prostu dałaś sobie poczuć to, co chciałaś poczuć i obwiniasz się, katując siebie przez resztę tych dni, to jest właśnie niezdrowe. I to jest ogromną pułapką. Bo my myślimy, że musimy być jacyś, bo my myślimy, że wszyscy osiągają cele i jak ja nie mam celu, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Możesz nie mieć celu i to jest wręcz genialne, jak nie masz celu, tylko po prostu żyjesz sobie wybierając szczucia, służąc sobie. To jest świetne. I znowu tutaj nie mówię o skrajnościach, gdzie ktoś mi powie: no dobrze, ale ja teraz bym chciała na przykład przez cały dzień siedzieć na kanapie i jeść chipsy.
To ma związek z nieuzdrowionymi, znaczy nieuświadomionymi traumami. Bo ty sobie chcesz krzywdę zrobić. To nie jest tak, że ja chcę dla siebie poświęcić czas, żeby dać sobie miłość, zauważyć siebie, dać sobie opiekę, zrobić coś dobrego dla siebie. Tylko ja się chcę skrzywdzić. Jeśli ty objadasz się impulsywnie, jeśli ty przeglądasz TikToka i Instagrama impulsywnie, jeśli ty ciągle robisz sobie coś, co jest wbrew temu, co ty uznajesz za dobre dla ciebie, to jest karanie siebie. Ty się karzesz i ty musisz dostrzec, za co ty się karzesz, bo właśnie ten punkt, cele, może mieć związek z tym, że jeśli ty nie uzyskasz jakiegoś celu, jeśli ty nie zrealizujesz jakiegoś celu, to ty się karzesz i stąd te wszystkie twoje traumy i te wszystkie twoje impulsywne działania, bo ty karzesz siebie za to, że nie zrobiłaś wystarczająco. Że nie zrobiłaś tego, co na przykład, nie wiem, Baśka na Instagramie z Zośką, bo one to jakieś fajniejsze życie mają. Więc życie to droga, nie cel. I ty masz po prostu doświadczać tego życia jak najbardziej w zgodzie ze sobą, nie w zgodzie z tym, co uważają ludzie. Zwróć uwagę też, czy to, co robisz, jest podyktowane przez twoje ego, czy przez miłość. Czy miłość by się tak zachowała? Na przykład są ludzie, którzy się katują fizycznie, na przykład później mówią: ja jestem, nie wiem, silny i cudowny i osiągam super wyniki, na przykład w sporcie, ale żeby osiągnąć te wyniki w sporcie, to musiał się zakatować przez, nie wiem, przez ostatnie lata. Zakatować, dosłownie. Znam takich ludzi. Czy ten człowiek, mimo osiągnięcia tego celu, zrobił coś dla swojej duszy? Czy to on jakby służył miłości, służył sobie, czy służył ego? Że ego mu podpowiadało: musisz osiągnąć ten cel. Zadawaj sobie zawsze to pytanie: czy to, co ja teraz robię, to czy ja robię to z miłości, czy ja robię to z ego? Okej? Kolejna pułapka duchowości to wychodzenie poza siebie. Czyli uświadomienie sobie, że ja potrzebuję kogoś albo czegoś poza mną, co mi pomoże w moim rozwoju. Jeśli ty uważasz, że... I właśnie tu przychodzą z przykładem wszelkie rytuały, wszelkie oczyszczania, wszelkie robienie sobie jakichś dziwnych rzeczy przez kogoś, uwalnianie energii, jakieś coś, co poza tobą ma ci pomóc. Jeśli ktoś ci mówi, że zrobić coś, co ci pomoże za pieniądze, i ten ktoś ci mówi, że tylko to, co on zrobi, ci pomoże, to powoduje, że ty wychodzisz z siebie i dajesz komuś tą sposobność, żeby to zrobił. To nie jest tak, że ten ktoś umie więcej niż ty. Ten ktoś umie tyle samo, co ty. Mało tego. Ty mu dajesz tą władzę, by miał wpływ na twoje ciało, na twoją energię, podczas gdy ty możesz zrobić to samo. To jest jedna z największych pułapek, jakie miałam okazję doświadczać na drodze swojego rozwoju, gdzie pojawiali się na tej drodze ludzie, którzy mnie zapewniali, że tylko ich umiejętność, że tylko ich doświadczenie może pozwolić mi na to, żeby uwolnić się energetycznie od czegoś, żeby się, żeby się oczyścić. To jest fake. To nie działa. Przestań inwestować pieniądze
w rytuały. Przestań inwestować pieniądze w coś, co ci ktoś mówi, że on ci zrobi i to się zadziała u ciebie. To zadziała u ciebie. To się zadzieje u ciebie. Wiesz, co to oznacza? Kiedy ja powiedziałam sobie, i o tym też z pewnością nagram odcinek, kiedy ja sobie powiedziałam, że jam jest, że jam jest wszystkim, że to ja mam wpływ na swoje życie, moje życie diametralnie się zmieniło, skończyły się jakieś tam rzeczy poza mną, które miały wpływ na to, co ja czuję i co ja robię i co się dzieje w moim życiu. Ja też przechodziłam przez tą drogę, gdzie miałam kamienie, wahadełka, karty. To wszystko to jest niepotrzebne. To wszystko to jest coś, czemu ty dajesz swoją energię, czemu ty dajesz swoją uwagę. To bez ciebie nie ma żadnej mocy. Rozumiesz ty to? Wiesz, że ja pamiętam, jak zrozumiałam, że wahadełko jest czymś, co jakby mi wskazuje, tak? No bo wahadełko działało w ten sposób, że na tak ustalałam jakąś tam z wahadełkiem jakiś tam ruch, na nie to samo. Wiesz, kiedy ja zrozumiałam, że to wahadełko mi jest w ogóle niepotrzebne, jak odłożyłam je i zadałam sobie to pytanie w głowie i to samo poczułam, tą samą dostałam odpowiedź. Tak samo z kartami. To wszystko, co się tam dzieje, co robisz, to jest to, co ty sobie sama podpowiadasz, tylko że na ten etap swojej drogi ty potrzebujesz czegoś, co jest poza tą, bo to jest takie fascynujące i tak dalej. Ale to, co powoduje, że ty to robisz, to jest brak zaufania do siebie. Bo ty robiąc to, na przykład zadając pytanie karcie, to ty znasz już odpowiedź, tylko ty nie ufasz sobie, ty chcesz, żeby ci karta powiedziała, a karta ci nie mówi, tylko karta mówi to, co ty masz już, tą odpowiedź, którą ty już masz. Karta nie daje ci odpowiedzi, której ty nie znasz, tylko tą, którą masz w sobie. Ok? Więc wychodzenie poza siebie, skupianie uwagi na czymś, co jest poza tobą, jest po pierwsze pielęgnowaniem braku zaufania do siebie, pielęgnowaniem braku zaufania do Boga tym samym, pielęgnowaniem właściwie to oddawaniem swojej mocy do każdego poza tobą. To jest wszystko. Naprawdę uważasz, że to było tak skomplikowane, twoje życie, że twoim celem jest zejść na tą planetę, żeby udowodnić sobie swoją boskość, żeby obudzić w sobie swoją boskość, że ty przychodzisz tutaj na tą planetę i to wszystko, co ma ci służyć, jest czymś, co ty oddajesz swoją uwagę? Że zabierasz ją z siebie i dajesz ją komuś? Naprawdę? Naprawdę chcesz mi powiedzieć, że to zostało stworzone przez Boga? Czyli ciebie? Żeby ci służyć? Nie, to zostało stworzone po to, żeby cię, po pierwsze, striggerować do tego, żebyś ty uświadomił sobie swoją moc, ale jeśli tego nie zrobisz, to uświadomić cię, że nadal jest coś w twoim życiu, co może mieć nad tą władzę i kontrolę. Czyli takie jakieś właśnie, nie wiem, historie, typu jakieś byty, jakieś ciemne energie, jakieś podczepy, to jest w twoim umyśle. To nie istnieje. To istnieje tylko wtedy, kiedy ty to stworzysz. Tak. Kiedy dasz temu energię, kiedy dasz temu władzę. To jest zresztą to takie wysypywanie się z odpowiedzialności. Zamiast wziąć odpowiedzialność za to, że ja się tak, a nie inaczej czuję, bo pozwalam sobie na to, żeby się tak, a nie inaczej czuć, no to wkręcę sobie, że po prostu się jakiś podczepił albo byt nie z tej ziemi astralnej i on sprawia, że ja jestem zezłoszczona.
że się nie czuję dobrze w swoim domu, bo tutaj po nim chodzi. No cóż, ja ci będę dalej mówić. Jak już. Jak to oglądasz, to już wiesz, o co chodzi. Nigdy nie pozwól. Zawsze zwracaj uwagę na to, czy to, co robisz, nie wyciąga ciebie z siebie. Ok? Zawsze robiąc cokolwiek w swoim życiu, zadaj sobie pytanie, czy to, co robię, tworzy moje skupienie na sobie samej. Czy to mnie wspiera? Czy to pozostawia energię, moją własną energię we mnie? Ok? Bo to wszystko, to jest... Jezu, coś mnie dotyka, coś mnie opętało, coś mi robi krzywdę. Nie. Masz wpływ na swoje życie i możesz wszystko. Ja pamiętam, jak zaczynałam właśnie ze swoimi sesjami. Ja zanim sesję zrobiłam, to tu kadzidło miałam, tutaj, wiecie, machałam rękami, żeby oczyścić to pomieszczenie. Robiłam tą sesję, po sesji znowu oczyszczanko. Przecież ja dawałam temu władzę. Przecież to nie jest tak, że kadzidło ma moc oczyszczania. Ja daję kadzidłu moc oczyszczania. Tak samo jakimukolwiek innemu zapaszkowi. Ja mu nadaję taką moc. Więc stwierdziłam, że skoro ja mu nadaję taką moc, to dlaczego ja mam nie wejść i nie zrobić oczyszczam to pomieszczenie albo oczyszczam siebie? Dlaczego ja nie mam sobie wymyślić jakiegoś znaku, który jest po prostu mój i ja po prostu oczyszczam się? To jest moja wola. To jest moja wola, żeby się oczyścić. Taka jest moja wola. Więc zapamiętaj to. Że wszystko, co jest poza tobą, ma moc tylko dlatego, że na to pozwalasz. Ok? I kolejna rzecz. Perfekcjonizm. Chcesz mieć już wszystko tu, w tym momencie, teraz. Chcesz, żeby to wszystko się zadziało tak. Oglądasz jakieś kursy, oglądasz jakieś wykłady, oglądasz coś tam i chcesz już w tym momencie mieć ogarniętą rzecz. Czy ty wyobrażasz sobie, że na przykład dzwonisz do dentysty i mówisz do dentysty: dzień dobry, chciałam ci zapisać, bo mnie bardzo boli ząb. On cię zapisuje, ty się rozłączasz i ty jesteś wściekła, że cię nie przestał boleć ząb, jak ty zadzwoniłaś do dentysty? Dlaczego ten dentysta nie zrobił mi tak od razu przez telefon? To tak samo jest, kiedy zaczynasz działać na przykład z jakimś wykładem, zaczynasz działać z jakąś tam książką, dowiedziałaś się właśnie tego na przykład, co ja teraz powiedziałam i masz takie, wyłączasz ten filmik i masz takie w sobie okej, ja to zrobię, ja jestem w stanie to zrobić. Przepraszam. I kiedy pierwszego dnia ci się nie powiedzie, drugiego dnia ci się nie powiedzie, to ty rezygnujesz. No już nie, ja się tego nie nadaję, coś jest ze mną nie tak, ja jestem za słaba. Wiesz, że to perfekcjonizm powoduje, że ty rezygnujesz, bo ty myślisz, że z dnia na dzień się wszystko zrobi. To nie jest w ogóle nawet konieczne. To nawet nie jest konieczne, żeby zrobić coś z dnia na dzień. I znowu wracamy tutaj do karania siebie. Jestem zbyt uduchowiona, żeby nie umieć. Ja za dużo wiem, żeby tak się czuć. Ja nie zapomnę tego właśnie, jak u mnie wyglądała ta droga. Że ja miałam te cięższe chwile, te najgorsze chwile właśnie po tych sytuacjach, kiedy ja się dowiadywałam jak najwięcej właśnie z takich filmików jak te i nie potrafiłam tego zastosować w swoim życiu, bo ja chciałam to już zastosować. Tak, już chciałam w tym momencie, teraz, już z dnia na dzień. I ja potem miałam deprechę, bo przecież nie udało mi się to zrobić. Bo ci się nie uda.
z dnia na dzień. 30 lat, 40, 50 pracowałaś na to, żeby zachowywać się w taki sposób, jak się teraz zachowujesz, ale z dnia na dzień chcesz się zachowywać zupełnie inaczej. I perfekcyjnie, idealnie. I to sprawia, że nie ma postępu w Twoim życiu. To sprawia, że Ty się blokujesz, że jesteś w pułapce. Bo Ty myślisz, że musisz, że skoro się dowiedziałaś, to musisz już w tym momencie. Nie, to jest, ja za dużo wiem, żeby tak się zachowywać. Jestem zbyt uduchowiona. Nawet pewnie są też tacy ludzie, którzy do Ciebie mówią, Ty, taka uduchowiona, tak się złości. Życie to droga. Przestań się napinać. Uświadomione oznacza uzdrowione. Jeśli sobie coś uświadomiłaś, że jest w Tobie coś, co Cię powstrzymuje od życia Twoich marzeń, że jest coś, co Cię powstrzymuje od obudzenia w sobie boskości, to Ty to już uzdrowiłaś. Teraz kwestia Twojego zachowywania się. Jak Ty będziesz się od dzisiaj zachowywać? Ale nie, to nie chodzi o to, że Ty masz już nigdy w życiu nie zachować się tak jak jakby po staremu. Ty masz sobie przypominać. To chodzi o praktykę. Jeśli chcesz zacząć jeździć na rowerze i nigdy wcześniej nie jeździłaś na rowerze i bierzesz sobie rower i jednego dnia wsiadasz i po prostu gleba, to chyba nie rezygnujesz na drugi dzień i mówisz, nie, ja to gdzie, no gleba, w życiu nie wsiądę już na ten rower. Nie, po prostu zaczynasz kolejnego dnia znowu i gleba, i znowu gleba, i kolejna gleba. I później nagle zaczynasz idealnie jeździć. Dlaczego? Bo praktykowałaś. I często też od Was dostaję takie pytania, właśnie one też mają związek z tym perfekcjonizmem. Od czego zacząć, Boże, ale od czego zacząć? Od początku. I od bardzo maluteńkich kroków. Nie wiesz, od czego zacząć? Weź kartkę. Spisz sobie, jak jest, nie wiem, to zależnie od tego, czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o działania, czy to chodzi o to, czy Ty chcesz napisać książkę, czy Ty chcesz nagrać filmik, czy Ty chcesz zacząć coś tam robić, czy Ty chcesz zmienić swoje życie, czy chcesz zmienić siebie i tak dalej. Weź sobie, napisz na kartce, jakie są pożądane przez Ciebie No przyjmijmy, że chcesz siebie zmienić, tak? W sensie chcesz siebie poznać, bo to nie jest zmiana siebie. To jest najlepsze, że ja się nie zmieniłam. Ja się poznałam lepiej. Więc jeśli chcesz zmienić, mówię tutaj tak po ziemsku, jeśli chcesz się zmienić, na zasadzie chcesz właśnie być bardziej sobą, czyli poznać się, to spisujesz sobie właśnie, jak Ty siebie widzisz. Jak Ty widzisz, że Ty na przykład, jak widzisz siebie za 3 lata. Jak się zachowuje ta część Ciebie, która jest przez Ciebie najbardziej pożądana. I spisujesz sobie to wszystko. I bierzesz jedną rzecz z tego. I jeszcze dzielisz ją na milion części. I zaczynasz jednym kroczkiem. Ludzie się mnie często pytali, jak przestać jeść mięso? Wybierz sobie jeden dzień w tygodniu. Jeden dzień, gdzie nie jesz mięsa. Jeden dzień. Albo nawet jeden posiłek. Jeśli na przykład wszystkie Twoje posiłki są mięsne. I zwiększaj z każdym tygodniem, z każdym miesiącem o jeden dzień. Jeśli czujesz już komfortowo z tym jednym dniem, robisz kolejny drugi dzień. Tak samo jest z siłownią. Ja jak chodziłam na siłownię, ja szybko bardzo rezygnowałam, bo chciałam być perfekcyjna. Więc brałam sobie takie ciężary, jakie po prostu mnie totalnie zniechęcały na przyjście kolejny raz na siłownię. Mimo tego, że jestem zaawansowana w ćwiczeniach, to ja teraz chodzę na siłownię, wróciłam na siłownię i chodzę na nią i biorę najmniejsze ciężary. Przy czym kiedyś potrafiłam i też dalej ćwiczyłam, potrafiłam wziąć 2, 3, 4 razy takie ciężary. I potrafię to zrobić.
Ale jak zapytałam się siebie, po co byś chciała to zrobić, to po to, żeby zaimponować ludziom na siłowni. I don't even care. Ja już nawet nie chcę tego robić. Ja już mam to. W ogóle mnie to nie interesuje. Nie interesuje mnie to. Więc biorę sobie najmniejsze ciężary, najlżejszą gumę i w ten sposób powolutku wzrastam. Przez to, że już chcesz wszystko teraz w tym momencie, to czujesz napięcie. Czujesz się z tym zestresowana. I to jest pułapka, bo nie wychodzi ci tak, jak ty byś chciała, by ci wychodziło. Życie to droga. I na tym to polega, że ty idziesz tą drogą i masz takie w sobie przekonanie, że ty nic nie musisz, że nie musisz żadnego celu ogarnąć, że ty po prostu masz żyć. Bo życie to nie jest o tym, żeby ogarniać cele. Jeśli chcesz mi powiedzieć albo siebie przekonać, że dusze tutaj schodzą do tej, do materii, do gorszego świata, po to, żeby zarabiać pieniądze i zdobywać cele. To bardzo im umniejszamy. Bardzo. Na maksa. I tak samo umniejszamy sobie. Przechodząc teraz do kolejnego punktu. Pułapka kolejna. I to ostatnia będzie pułapka. Wiara w traumy. Wiara w to, że traumy niszczą mi życie. Wiara w to, że trauma. To trauma i po prostu całe moje życie kręci się wokół traumy. Wydarzyło się. Stało się. Trauma była. I co? I co dalej? Uświadomiona trauma. A uświadamiasz sobie traumy dzięki temu, że jesteś w sobie. Im bardziej, im więcej jest ciebie w sobie, tym bardziej wiesz o swoich traumach, dlatego że wtedy one do ciebie przychodzą. Kiedy ty obserwujesz to, jak ty reagujesz na pewne rzeczy, kiedy jesteś w uważności, kiedy obserwujesz swoje myśli i dajesz sobie przestrzeń i czas, wtedy zauważasz traumy w swoim życiu. Recall healing o tym mówi, czyli totalna biologia. Uświadomione oznacza uzdrowione. Jeśli jesteś świadoma swojej traumy i ta trauma nadal ma nad tobą władzę, nadal dyktuje twoje decyzje, nadal dyktuje twoje życie, to znaczy, że pielęgnujesz tą traumę. Wiara w to, że ja muszę latami chodzić na terapię. Wiara w to, że ja muszę po prostu ciągle siedzieć i rozwałkowywać temat tej traumy, by się uzdrowić, jest jedną z największych. Wszystkie są tutaj największe, naprawdę. Ale ta wiara w traumy jest jedną z największych, najsilniejszych pułapek ever. Bo to sprawia, że ty dajesz temu władzę. Rozumiesz ty to? Pamiętasz, jak powiedziałam w punkcie właśnie o wychodzeniu z siebie, że tyś jest, jam jest i ja mam wpływ na wszystko, co się dzieje w moim życiu. I kiedy ty oddajesz na przykład, wierząc w to, co ktoś robi, to ty mu dajesz swoją energię, tak samo jest z traumami. Jeśli trauma twoja jest uświadomiona, ty wiesz, jaką ty masz traumę. I ona nadal ma wpływ na twoje życie, to znaczy, że ty ją pielęgnujesz. Jeśli nadal trauma ma wpływ na to, co ty robisz, to znaczy, że ją pielęgnujesz, bo uświadomiona trauma jest uzdrowiona i kwestią materializacji tego uzdrowienia jest podejmowanie przez ciebie nowych decyzji w oparciu o uświadomioną traumę. Jeśli jest inaczej, to znaczy, że ty tą traumę pielęgnujesz, mówiąc,
bo ja mam traumę, to się tak zachowuje, bo ja mam taką traumę, bo ja tamto. Nie, ty po prostu tworzysz sobie wymówkę na to, by nie robić żadnych decyzji w swoim życiu. To jest wymówka. To jest po prostu wymówka. Tobie jest wygodnie siedzieć w tej traumie. Tobie jest lepiej siedzieć w tej traumie. To jest znajome dla twojego ego, by siedzieć w tej traumie. I dzisiaj też coś takiego do mnie przyszło, że właśnie zrobię wykład związany z traumami. Jaki sposób to wszystko ogarnąć? W sensie wytłumaczę wam od A do Z, czym jest trauma i na czym to polega, bo ja jak zobaczyłam, jak ja zaczynałam uzdrawiać swoje traumy, a w jaki sposób teraz to robię, to jest tylko kwestia tego, w co ja wierzę. Czym jest dla mnie ta trauma? Jaką ja decyzję podejmuję? I tak samo było na przykład z rzuceniem palenia u mnie. Przecież rzucenie palenia to jest bardzo ciężki temat. Przecież ja kiedyś, wcześniej jak jeszcze paliłam, to ja kilkukrotnie rzucałam palenie, potem wracałam, potem nie mogłam jakby ogarnąć tego. I co? Z dnia na dzień, dzięki pokochaniu siebie, ja sobie uświadomiłam, że Laura, przecież ty kochasz siebie. No gdzie ty będziesz robiła sobie taką krzywdę? No gdzie ty będziesz robiła taką krzywdę sobie? No i co zrobiłam? Z dnia na dzień rzuciłam fajki i ani mi się śni. Ani mi się śni wrócić do tego nałogu. Tak to się stało. Dzięki mojemu pełnemu zaufaniu do tego, że mogę wszystko. Że moja decyzja to jak rozkaz. Że moja decyzja to jak pociągnięcie magiczną różdżką. Te wszystkie traumy, ta poprawność taka psychologiczna spowodowała, że my jeszcze bardziej siedzimy w tym syndromie ofiary. Że my pielęgnujemy świadomie syndrom ofiary, bo my jesteśmy tacy malutcy przy tym. Nie! I koniec tego! Koniec tego! My możemy zbudować harmonię, kochając siebie, ale nie pozwalając sobie tym samym na to, by pozostawać w miejscu, które mnie krzywdzi, bo użalanie się nad sobą jest niczym innym jak krzywdzeniem siebie, nie wsparciem siebie. To nie jest wsparcie. Bo jest czas na to, żeby uwolnić emocje i się wypłakać, i jest czas na to, żeby wiedzieć, że ja mogę wszystko, że ja potrafię wszystko. I to jest właśnie o tym. Przestań ufać temu, że jesteś taką kruszynką, co nic nie potrafi zrobić i trzeba to pielęgnować. Nie, jesteś wszystkim. I jest czas na wszystko. Jest czas na uwolnienie cierpienia. To jest znęcanie się nad sobą, jeśli ty masz traumę i ty wracasz do tej traumy za każdym razem, kiedy z kimś rozmawiasz albo cokolwiek robisz, albo chcesz podjąć jakieś decyzje, to ty się znęcasz nad sobą. Wspominaniem tego, bo ty wtedy tworzysz na nowo emocje, bo myśli generują emocje, więc ty tworzysz na nowo te emocje, które po prostu cię wykańczają. Więc zapraszam cię serdecznie na mój wykład na temat myśli, po prostu wyczerpany temat. Masz to, w co wierzysz. Przestań sobie umniejszać. Przestań umniejszać człowiekowi, którym jesteś. Zapraszam cię serdecznie do pobrania darmowego e-booka, bo jest bardzo istotne też w drodze poznania tego, jak ten świat jest zbudowany. I zapraszam cię do wykładu o myślach i do grupy facebookowej, w której wymieniamy się swoimi spostrzeżeniami, gdzie budujemy taką społeczność, w której możemy się wesprzeć. Dziękuję Wam serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się to podobało. I co myślicie o tych pułapkach? Może przychodzą też do Was inne pułapki,
o których na przykład ja dzisiaj nie powiedziałam, a z pewnością jest ich trochę. Komentowanie właśnie, dzieląc się swoimi doświadczeniami, wiele wnosi. Ja dlatego właśnie zachęcam Was do tego, bo zobaczcie, ile wnosi do Waszego życia to, że ja się dzielę z Wami moimi doświadczeniami. Więc jeśli to komuś pomoże, udostępnij ten odcinek i zapraszam Cię do subskrypcji, do polajkowania też tego odcinka i dziękuję za to, że jesteś. Kocham Cię bardzo.